Najpierw samorządy pieniądze straciły, okazuje się, że mają je jednak odzyskać. Ruda Śląska nie miała nawet na ZUS, bo reforma podatkowa pozbawiła miasto 37 milionów złotych. Dziś premier Morawiecki przyjechał i obiecał 50 milionów. Czy to zbliżające się wybory tak zmieniają optykę? Fatima Orlińska. Zawartość kasy miejskiej w Rudzie Śląskiej znacząco się skurczyła. Prezydent miasta Michał Pierończyk zawnioskował o odroczenie płatności składek ZUS, do uregulowania których w budżecie zabraknie ponad 9 milionów złotych. Bezpośredni wpływ na sytuację mają niższe w tym roku dochody z podatku PIT. Chodzi o blisko 37 milionów złotych. Jak mówi prezydent, to efekt reformy systemu podatkowego wprowadzonego przez polski rząd. Budżet to ponad miliard złotych, ale tu chodzi o ten bieżący czas i zapłaty w terminie. To jest ważne, samorząd jest kontrolowany przez regionalne izby obrachunkowe. Jeżeli ktoś przekroczy termin i później zapłaci odsetki naliczone za opóźnienie, no to wtedy jest po prostu postępowanie z zakresu dyscypliny finansów publicznych, czego każdy samorządowiec chce jednak uniknąć. Władze miasta planowały szukać oszczędności w bieżących wydatkach, jednak dziś okazało się, że problem rozwiązał się szybciej niż zakładano. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w regionie odwiedził Rudę Śląską, gdzie poinformował o przekazaniu samorządom finansowego wsparcia w łącznej wysokości 14 miliardów złotych. Do Rudy Śląskiej trafi blisko 50 milionów i według niego nie ma to nic wspólnego ze zbliżającymi się wyborami. Teraz idą kolejne programy, ale to nie są pierwsze programy przed wyborami. Samorządowcy też o tym doskonale wiedzą, że od kilku lat idą potężne programy rządowe, o których się wcześniej nie śniło. Proszę zapytać samorządowców z Platformy Obywatelskiej, czy z niezależnych komitetów, tak jak tutaj, czy z PSL-u, czy kiedykolwiek były takie środki na inwestycje jak teraz. Jest deklaracja zwiększonej kwoty dla miast na prawach powiatu, które straciły najwięcej. A prezydenci liczą na to, że obietnica zostanie spełniona. Wiceminister do spraw aktywów państwowych Marek Wesoły także podkreśla, że bardzo ważne jest to, by samorządy były bezpieczne pod względem bieżącej działalności i miały zapewnioną płynność finansową. My wszyscy powinniśmy mieć na uwadze, my rządzący powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze właśnie dobro mieszkańców tych poszczególnych miast, nie tylko tych dużych, tak jak wspomniał pan premier, ale wszystkich miast w Polsce. I ta współpraca między samorządem a rządem jest niesłychanie ważna. Łącznie samorządy województwa śląskiego otrzymały ponad 1,6 mld złotych bezzwrotnego wsparcia.